Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest i ze mną siostra, która odkryła Buga. Tak, jest ze mną i siostra ponownie. Będę musiał gdzieś zmienić tą nazwę w ogóle z siostra na i siostra. Siostra. A także siostra i tak dalej. No tak, 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 tak. Patrzcie, jak zrobicie tak i będziecie tak chwilę drepta. No nie psuj mi! To możecie potem przełazić przez drzwi, mimo że są zamknięte. Dobra, starczy tego mordzenia. Zamiast tego idziemy do burgierowni 2.0. I zanim coś, to trzeba piękną nazwę restauracji. I uwaga, to będzie okropna nazwa, ale nic lepszego nie wymyślam, więc niech będzie. A zanim jednak dokończę, odpowiedź, siostra, proszę, z jakiego typu mięsa najczęściej się robi burgery? Przynajmniej obecnie. Mielone wołowe. Właśnie. Więc oto jest to, dlaczego dzisiejsza nazwa jest taka, jaka jest. Nie! Czemu? Bo nie mam pomysłu na nic lepszego. Pamiętam ten układ. Graliśmy na nim na wsi. Znaczy, na Sylwestrze. Nie, nie mieliśmy na Sylwestrze takiego układu. Był podobny. Tutaj był pan ze zmywakiem. Nie, nie było. To jest układ, na którym pizza nam tak dobrze wychodziła, jeśli się nie mylę. To naprawdę też. Mylisz układy. Bardzo często. Co to jest? To jest? Już ci pokazuję. A dobra, już wiem. No, ja. Tylko ale to musi być tylko jedno, prawda? Tak, w ten sposób i tylko jak to używasz. To nie jest cały czas. To jest tylko podczas używania tego. A teraz daj mi się ustawić, a nie. O, kradniesz zlew, miło. No, bo chciałaś, żebym to zrobił, więc to zrobię. Nie będę się z tym kłócił. Nie muszę zmywać. Tak będziesz musiała. Nie będę chodzić z drugiego końca kuchni na drugi. Będziesz musieć. Kto będzie inaczej odbierał talerze? No powiedz. Ja ich nie będę przynosił. Nie mogę. Dobra, to zróbmy inaczej ten układ jednak w takim razie. To widzimy się za 20 godzin, jak siostra zdecyduje się, że jednak wróci do tego pierwszego. 20 godzin. Chciałbyś, żeby to były godziny. Chciałbym. Masz rację. To będą dni. Dobra. Niech będą dni. Ja w tym czasie pomyślę, jak stoliki poustawiać. No, w sumie tak będzie idealnie. Czemu? Bo blisko zmywaka? Będą musieli się gapić na siebie, jak jedzą? Nie, bo blisko zmywaka. Powtarz, to musi być podłączony do jednej kuchenki, żebyś to mógł korzystać z tego. A nie widzisz, co zrobiła? Na razie nie musisz, na razie nie mamy ryzykownej kuchenki. I widzisz już, jak to działa? Przyjemne. No. Ale bardzo przyspiesza... Brawo! Brawo! I przy okazji, jeśli coś mówisz, siostra, to jest niesłyszalne. Nic nie mówię. I druga rzecz, czemu mamy kotleta na talerzu? Muszę lepiej tę kuchnię zorganizować. Źle mi się zdecydowanie na tej pracuje. Zdecydowanie musisz. Ten układ kuchenny to nie jest mój układ. W sensie takie rozłożenie mebli, czy ten układ w sensie tak. W ogóle ta kuchnia? To ułożenie mebli. Okej. Dobra, talerz już masz tutaj gotowy. Proszę kolejnego, żeby było spokojnie. Na ostatnie zaraz... zamówienia gotowe. A, czemu nie? Przyspieszę jeszcze bardziej. Wiem, że jesteśmy w stanie się wyrobić, dlatego też po prostu przyspieszę to wszystko. A jak w ale ostatni burger miał być dla mnie!
niestety nie będzie dla ciebie. Ue. No, jak pokazało coś ostatnio rozkrywka, to... Myślę, kurczę, jak to ułożyć, żebym miała na tyle blisko do zmywaka, żebym nie musiała przechodzić całej kuchni, a z drugiej strony miała blisko do wydawki, no. Więc wychodzi na to, że najwygodniej będzie odpowiedź. Na środku. Mam łatwą odpowiedź, którą wymaga jednak trochę farta. Nazywa się taśmowe podajniki. To wiem. I proszę 30. Tak samo jak ostatnio się udało. I tak talerze, dzielacz, zlew. Kuchenka, stół. Też stół? Nie wiem. Jeśli można już wziąć niby trzeci na wszelki wielki. I w ten sposób będę mógł więcej dzwonić, co przyspieszy nam zarobki. Dobra. Zresztą nie ma mojego ulubionego tego, jak to się nazywa. Nie ma biurka? Nie. Nie ma. Więc na początku chyba talerze najbardziej by to przechowywał po prostu. Albo ja, albo rozdzielacz. Co wolisz? Rozdzielacz jakby chyba nie jest potrzebny. Jestem pewien, jak on działa tak w pełni. Rozdziela po konkretne rzeczy, więc chyba talerze lepiej ulepszyć. Proszę. Nie będziemy ulepszać talerzy. A, dobra, czyli po prostu wyciąga porcję cebulówki. No. Już nie będą do ulepszenia, ja je przechowuję na moment, kiedy będziemy mogli je kupić. To też nie jest do ulepszania. Ewentualnie kuchenkę, żeby szybko uzyskać ryzykowną, jak tylko będzie okazja. Chociaż nie wiem, co jest częstsze, talerze czy kuchenka? Nie wiem, różnie jest. Dobra, trudno. Idziemy z talerzami. Tak, zaraz przyjdą pierwsi, to ja już dzwonię. Okej. O wiele lepszy jest ten układ. Okej. Piękna smażona bułka. Nic nie spaliłam. No czemu mi się podwójnie A klika? No ja nie mogę. Pamiętaj, że możesz odkładać też te talerze, bo tak to ułożyłam. Aha. Czyli oczekujesz, żeby to jeszcze więcej roboty za ciebie robił? Nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Ja muszę czasu. Chodzić po całej kuchni. No, a ja po całej restauracji. Restauracja jest wielkości kuchni. Nie, bo ja muszę wchodzić. Brawo, brawo. Restauracja jest większa od kuchni, siostry. Bo jeszcze wchodzę do innego pokoju. Nie wchodzi do innego pokoju. Dajesz tylko ślepą, czy naprawdę jesteś taka ślepa? Jestem ślepa. Wiesz? Specjalnie dla ciebie? No, co mi to A nie chce działać? Nie wiem, mnie nie pytaj. Jeśli na co mnie zna. I dobra, trzeba jeszcze tylko 3 burgerów, okej. Okay. Na 3 burgery mamy już talerze, resztą się nie trzeba przejmować. Wszystko dobrze. No ja nie mogę. No teraz działa! Klikam A. Nakliknęło się, dziękuję. Jak nie działa, to znaczy, że zaczęła się psuć pada. Znowu. Nic z nim nie robiłam, nie z tym. No. No, czyli jakieś magiczne twoje rytuały bycia siostrą zaczęły na niego działać, się psuje powoli. Po roku. Okej, to chyba nowy rekord. I tak żartuję, to chyba naprawdę jest nowy rekord. Tak, dokładnie. Przeżywalności dobra, teraz, w sensie teraz pozytywnym czy negatywnym? Pozytywnym rekord. To jest najdłużej, ile ci się udało. Cichaj. Dobra, ten od mikser. Za dłużej nie był zalany. Ujadalny. Zwykły stół, nie potrzebujemy kolejnego stołu. Biuro. Bierz sobie biuro. A talerze ile kosztują? Zabrakło kilku monet. Byśmy mieli i biurko, i talerze. Dobra.
I teraz mój ulepszyk talerzy, jeszcze więcej talerzy będzie. Nie da się ulepszyć talerzy. Możliwość ulepszeń. Okej, okay, a coś jeśli się zmieni, nie wiem, w podajnik na brudne talerze, to co wtedy? Wątpię. A jeśli, to co wtedy? To wtedy będziemy mieli podajnik na brudne talerze i tyle. Dobrze. Na twoją odpowiedzialność to robię w takim wypadku. Nie bułka. Nacisnęłam raz. Ej, ulepszyło się. Już widzę po grafice delikatnie, że będzie to coś z automatyzacji. Czyli się przyda. Prawdopodobnie będzie to coś, co automatycznie kładzie rzecz położoną obok po prostu na talerz. No i dobrze. A po co ci tak równie dobrze możesz sama to położyć na talerz? Bo nie będę musiała dodatkowo biegać. Będziesz musiała na tym czymś położyć dosłownie przedmiot. Więc tak będziesz musiała podejść do tego czegoś, co będzie stało dosłownie przy miejscu, w którym będziesz musiała położyć talerz. Będziesz musiała tam przynieść i talerz, i to coś, co ma położyć na talerz. Więc... ja nie widzę po prostu żadnego sensu w tym, że się z tego cieszysz. Sam mówiłeś, żeby automatyzować tą kuchnię, żeby było wygodniej. Tak, podajnik, który będzie po prostu przewoził ci talerze ze zmywaka gdzieś dalej, a nie... No to blat trzeba ulepszać. Co? Jak blat? No. Podajniki taśmowe nie robi się z blatów. To jest gra, a nie rzeczywistość. Nie, siostra. Podajnik taśmowy nie robi się z blatu. On musi się sam wylosować. Czego? Musi się sam wylosować. A potem jego można ulepszać na inne typy podajników, jak takie podajniki, które biorą tylko jedną konkretną rzecz. Czy jakieś takie inne zaawansowane, jak właśnie rozdzielacze czy nierozdzielacze. Z blatu możesz zrobić miksery, deski do krojenia i inne tego typu rzeczy, ale nie zrobisz podajnika taśmowego. Niestety, ta gra jakkolwiek dziwna kieruje się chociaż trochę podstawami myślenia i logiki. No właśnie nie, bo ludzie tutaj przychodzą nawet nie mając ubrań na sobie. Są miejsca, które na to pozwalają. Więc, no... nie wiem, w czym problem. Bije się z bułkami. Kukurydza albo... wszystkie procesy zachodzą 20% wolniej, czyli co, wszystko wolniej będzie się robić? Tak. Okej, no chcesz kukurydzę, co będzie kukurydza? Wolę kukurydzę. Obyś tego nie pożałowała. Będę. Proszę. Wiem, jak się robi kukurydzę. Czyli wiesz, że najpierw musisz ją wyciągnąć z liścia. Tak. Potem tego liścia wyrzucić jeszcze będzie trzeba. Więc przykro mi, ale muszę ci otworzyć. Będzie coś wychodziło ze śmieciami, bo ja na to czasu nie mam. A mi dajesz tu śmietnik? Nie, ja nie będę wnosił tego worka. To szczerze ci mówię. Żeby robić tak. Okej, okay. Ale tu możesz trzy rzeczy zmieścić, a potem musisz cały worek wynieść na zewnątrz. No, dlatego mówię, będziesz musiała wnosić śmieci. Ja cię mogę zmywać, okej. Okay. Ale ty musisz wynosić śmieci. No tak. Teraz co ty ulepszać? Zlew czy kuchenkę? Kuchenka jest do achievementa, więc ja bym powiedział kuchenkę. A ty tylko o achievementach myślisz. No tak, a o czym innym myśleć z tobą, jak ty wybierasz decyzje takie jak kukurydza? Które potem mogą nas skazać na zagładę. Tak by nas mogło też, że o wiele wolniej będą się robić kotlety. Okej. Okay. Jak uważasz? Chyba niczego innego nie ma, okej. Okay. To ja jestem gotowy. Stop. Talerze można dokupić. Więc jeśli chcesz talerze, to kup talerze. Okej, czyli chcesz talerze. Dobra. Poczekaj, talerze sobie dam tutaj. Jedź, że ja potem tam będę łaził i je przynosił. Nie, ty będziesz odstawiać tu. Odłożyłam. Odłożył? Nie, siostra.
klikałam, a ty tego może nie słyszysz, ale klikałam. Nie to. Będzie ciekawe. W ogóle piękna jest muzyczka, muszę przyznać. Której niestety nie słyszę. Teraz nie słyszysz? To będę się coś tutaj naprawiać. Ale to kiedy indziej, bo teraz czasu na to nie ma. Teraz trzeba wydawać burgiery. Samo mięsowe. Ale problem, nie mogę odłożyć talerza. Okej. Dobra. Musisz wynieść worek ze śmieciami. Już się zapchał. Okej, pogrążyłam nas właśnie. Mówiłem. Niestety, żeby nie było. Ostrzegałem cię. Myślałam, że będzie to lepsze niż wolniejsze smażenie kotletów i więcej grób. No, masz gotowe do wydania. Nadczochasz rączkami. Ulepszam kuchenkę. Na taką, która ci się przyda. Mhm, ryzykowna lub bezpieczna. Nie. Bezpieczna, dokładnie. Inaczej mówiąc, nie będzie spalała burgerów. I będzie robić wolniej. Tak, ty chcesz, żeby wszystko było super szybko, to powinnaś w ogóle na ryzykownej ciągle jechać i tylko, powiedzmy, mieć ulepszony gaz, odkręcony gaz. A potem płakać, że wszystko się spala. Czasami trzeba nie iść na najszybszą opcję, a na najbezpieczniejszą. Nie, dobra, już nie ma szans. Niestety. Musisz mnie ochrzaniać? Tak. Bo robisz totalne zlemienia. A, dobra, to się nazywa ekstremalna, nie ryzykowna. Okej, dobra. Jest krótko. Więc, jeszcze raz. Pizza z ananasem czy burgery? Co wolisz? Tylko jest jeden problem. Dobra, mogę. Ja proponuję burgery. Dlatego, że to... Plus to. Można zrobić achievement. Od razu. Dobrze. Jej, udało się. Może chcesz na piekarniku robić, znaczy na kuchence robić pizzę. To możemy robić pizzę na piekarniku. Nie dziękuję. Czemu nie? To będzie piękne. No patrz. No podnosisz i odkładasz, no i co z tym? No, a naciskam tylko A. No, brawo. Bo właśnie przyrzucił A, podnosisz i odkładasz. Gwiezdny kluczu. Chodzi o to, że ja raz naciskam, a postać mi robi tak, jakbym trzymała. To użyj innego pada. Nie mam przy sobie. To po prostu cięcie, przyjdziesz po pada i będziesz miała innego. Dobra. No dobra, więc tak, siostra niestety nie wymieniła pada, bo się nie da. Bo zepsuła innego nie jeszcze zaczynaj, bardziej. Nie zaczynaj, nie zaczynaj. O dobra, już. Marudzisz siostra. No, aż do pada mi na chwilę nie wykrywało. Dobra. Burgery po raz kolejny. O, czemu ty to jest gratis. A nie musisz tego używać, jeśli nie chcesz. Muszę dla achievementa. Nie, ja to mogę raz użyć. Ja usmażę sobie jednego kotleta i będzie spokój. Teraz zostaw to. Proszę, zostaw mi to. Nie, ja chcę. Jednak ja chcę chcesz. Spróbować. Okej, dobra. Jeśli to wszystko się spali, to będzie na twoją odpowiedzialność i na moją. Super. No a jak? Zawsze jak na moją. Czemu ustawiasz to w taki dziwny sposób, te kuchenki? To sugeruj, jak mam ustawić. Proszę. Ja nie rozumiem po prostu, co chcesz osiągnąć w ten sposób. Mobilność. Okej. Okay. Fajnie. Czyli zrobimy jeszcze tak. I teraz jeszcze ty masz na głowie zmywanie. Fajnie. A ja nie muszę się tym przejmować. Jest pięknie. Życie jest piękne, ja wiem. Przynajmniej no. Dla ciebie. No i to bardzo jest piękne.
Stoliki oczywiście tam i tam. Gotowa? W ten sposób coś będzie działać. Musi być podłączony do kuchenki bezpośrednio, którą chcesz przyspieszać. No, wiem. Żeby nie było, nie musisz używać tego naprawdę gazu. Nie musisz. Poza tym jednym pierwszym kotletem. Właśnie o tym mówiłem. I achievement, fabryka węgla. Zdobyty. Możesz zrezygnować z tego gazu i dajmy to, zostawić sobie tylko kuchenkę, bo widzisz, że ona szybko gotuje. Wiesz co, tą kuchenkę na bank sobie zostawię, a gaz podłączę do innej. Po prostu. Jak uważasz? Ja ci tylko chciałem pokazać piękno gotowania na węglu, czy tam w sumie smażenia na węgiel. Musisz tędy. Tak. Bo zajmuje to więcej czasu. Telefonów nie postawiłem. Nie. No. Zaczęliśmy telefony, o nie. No trudno. Przeżyjemy bez dzwonienia. Tyle ile my już osiągnęliśmy sukcesów bez dzwonienia, to teraz bez dzwonienia też przeżyjemy. Ale tak, jeśli będzie jakieś dodatkowe dwa dodatki do tego, do burgerów, to wezmę, ale jeśli będzie mięso, to nie, bo właśnie mi Gwiezdny Klucz w przerwie wytłumaczył, jak działa mięso. Nie będziemy was tym torturować na razie, zobaczycie to samemu, kiedyś na pewno. Jestem pewien, że będą gorsze rzeczy od tego mięsa. Sami. Swedrów też jeszcze tak... Muszę tylko dodać taką jedną rzecz. Coś długo nie widziałem naszej starej znajomej cebulówki. To jest bardzo dobre gotowanie dla mnie, bo tak, mogę szybko dawno nie widziałem naszej starej znajomej cebulówki. Siostra, co zrobiłaś z cebulówką, że tak długo jej nie ma? Była na Sylwestrze. Z marzeń. Lester marzeń? Nie przesadzaj. Do poziomu pewnych ludzi, którzy byli na tym prawdziwym Sylwestrze marzeń, to nam jeszcze daleko, więc nie przesadzaj naprawdę. A wszystko ty musisz otwierać, ja mam jedną kopertę. Okej, zlew. Stanowisko przyrządzania potraw, mieści 4 sztuk do... Ulepsz to. Czyli jak to działa, można. Zanim ulepsz to. Mieści do 4 sztuk tego samego jedzenia. No, może do 4 kotletów tu wsadzić i nic więcej. Burgerów. Nie, kotletów. Nie możesz gotowego dania. Pojedynczy składnik jedzenia. 4 kotlety. Ale głupie. A chcesz to ulepszyć? Dobrze, ulepszę. Będziemy mieli coś takiego, co potrafili wsadzić 4 kotlety i do następnego dnia je przetrzymać. Nie, nie chcę jednak. Tylko zmieniłaś zdanie. No dobra. Na drugim to dzwonienie chyba w ogóle nic nie zmienia, jak tak patrzę. I z nim, i bez niego zarobiliśmy równe 30. Chyba to jest co dzwonienie, to jest po prostu jedno wielkie kłamstwo. A póki co trzeci z tym kupię. Po co trzeci? Żeby już mieć spokój, jak będą te dni, kiedy będzie dużo więcej ludzi. Dobra, moje ulubione zajęcie. Jednak tego nie przedstawiasz. Wolisz nadal się bawić w najbardziej ekstremalne smażenie, jakie istnieje. Okay. To jest moje ulubione zajęcie, ja nie wiem, o co ci chodzi. Okej, okay. Rdzisz. Okej. Coś nie tak? Był pożar. Szkoda, że nie trwał 15 sekund albo więcej, ale no. Czemu? Bo gdybyśmy wygrali w dzień, w którym mieliśmy 15 sekund więcej pożaru... Dobra, zrobię to. Achievement. Bo i tak mam ta się nie fajczy. No, ta się nie fajczy. To już za późno. I ostrożnie, bo zaraz worek ze śmieciami będzie pełen. Więc no! Tak... Mego kotleta, no ja nie mogę. Najlepszym rozwiązaniem w ogóle na taki achievement byłoby to, żeby poczekać do tego,
aż będzie ostatni klient. No. I podpalić po prostu. Kuchnię. Kiedyś będziemy mieli dla niego jedzenie gotowe. No tak. I o tym też pomyślałam. To się będzie z achievementem za podpalenie klienta. Możesz podpalać. Chyba, że możesz podpalać. Nie. Jeszcze idą, dobra. I to jeszcze dwa burgery. Dobra, a potem podpalam. To ja już podpalam. Gaś wszystko poza jedną rzeczą. O nie. O nie. Gotowałem kotleta. Dumna jesteś ze mnie? Tak. Okej, to dobrze. Okej, to dobrze. Kotlet. Okej. To niech się to jeszcze trochę popali. Proszę, masz swojego wymarzonego achievementa. Będzie. Zaraz będzie. Zadowolony? Oczywiście, że tak. Przecież wiesz, że uwielbiam zbierać achievementy. Zwłaszcza dziwne. Tak, zwłaszcza jak dziwne. Jak klienta podpalić? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, mam podejrzenie, no. Ale... No bierz! Teraz trzeba poczekać, aż mi cierpliwość się wykończy. No, nie jestem pewien, czy 15 sekund już minęło, czy nie. Myślę, że już dawno. Nie, mi się wydaje, że nie, że jeszcze poczekam tak z minutę, wtedy już 15 sekund minie. Abra, macie te burgery, cieszcie się. Zostały przyrządzone na ogniu piekielnym. Po prostu od naszej kuchenki, która nadal płonie tym ogniem. This is fine. It's fine. Tak. Rozpadać klienta jednak bym nie próbował na razie. Paluszki chlebowe, biurko badawcze mamy. Jak one działają? Podwajam cierpliwość. Mieliśmy kiedyś. Myślenie i cierpliwość. Chociaż. I są nielimitowane. Tego co piszą, są nielimitowane. To paluszki chlebowe chcesz, a może talerze? Póki 7 grup, a ja chcę jakieś rozszerzenie żarcia, żeby się nie nudzić. Chyba, że będę robić pożar całej kuchni. Weź paluszki. Okej. Nadal badań nie będziemy mogli robić, ale będą paluszki chlebowe. Jej, żarło. Limitowane. Nie pisało nic o limicie. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. O, następny dzień. Następny dzień smażenia kotletów w najlepszym. Aha, chyba tylko 4 sztuki. Nie wiem, że to jest także na 4 stoły, ale to jest wiecznie tam aktywne. Nie wiem. A też to są wolnomyślicielami. Niestety, ale no. A ja mam hobby. A niestety, czterorazowe tylko. Jednorazowe dla czterech. Szkoda. Zrozumiałeś, że to tak jest, no ale szkoda i tak. Lepiej by było, gdyby to było wieczne. Przynajmniej się nie musiał potem martwić tym, że zabraknie nam paluszków chlebowych. Ale okej, w takim wypadku ja to tylko focus, na wiesz. Wiem, że masz full focus. Nie chcesz po prostu ponownie zrobić pożaru. Takiego przypadkowego. A takie celowe pożary to są w porządku, ale te przypadkowe już niekoniecznie. Dobra. Jest okej. Chyba nadążamy mniej więcej z tym wszystkim. Mniej więcej? Ja sobie radzę, tylko ty za wolno talerze donosisz. Bo mi się... Chciałbym powiedzieć, że mi się nie chce, ale to w sumie nie o to chodzi, że mi się nie chce. Co, nie mam mojej tacki na talerze. Brawo! Już umiem. Idealnie na czas. Widzisz, jaki jestem już elitarny kelner. No tak, elitarny. A tak. A co ci bym powiedział? Elderny chyba. Emerytowany.
Już zgrabności nawet nie ma. Bez przesady jestem emerytowany. Do emerytury jeszcze mi daleko. Przecież moja kariera się dopiero zaczęła. Moja kariera się dopiero zaczyna. Jeszcze nawet... Nawet jeszcze nigdy wieloryba nie widziałem. To ma wieloryb do tego. Jeszcze raz, dokładnie co ma do tego wieloryb. Nie? Wiem. Widziałem wieloryba cień. Błagam, nie wyjmij tutaj. Aha, musiałaś. Po prostu musiałaś. Moje hobby. Okej. Ja wam muszę pomyśleć nad wymianą kucharza. Nie! Nie pozwolę! Okej. Tam co mamy? O, cebulówka dyniowa! No cóż, to no złe. Po entuzjazmie siostry, co niestety, no. Innej opcji nie ma jak cebulówka. Dyniowa. Już nie chcę jednak. Nie lubię już cebulówki dyniowej jednak. Niestety już daj mi kolejną ryzykowną kuchnię. Trzeba to tylko trochę przedłużyć, bo już tyle cebulówek, co tutaj się dzieje, to. Tyle rzeczy, co się mieści, to... No ciężko będzie bez tego już się po... Ratuj, utkłem. Utkłem! Ostra... O, dobra, udało się. Odutkłem. Oddychaj. Utkłeś! No utkłem. Utkłeś! To poś na kolejną porcję paluszków chlebowych. Tak. Ewentualnie mogę próbować ci badać już twoje kuchenki. Ryzykowne. Ja chcę same ryzykowne. Tam ekstremalne, jak się czyli nazywają, ale no. Ale to, wiesz co, te kuchnie są idealne na gotowanie zup. Czemu? Bo zupy się długo robią. A... No, gdzie mi to zabiera? Proponowałbym jednak zabrać to, bo to już jest zbyt ryzykowne na ten etap. Oddaj. Nie, nie oddam. Oddaj. Prawda. Ja rozumiem, że możesz chcieć robić te pożary i tak dalej, ale... To dobrze, to włączę sobie do zwykłej. Okej. Okay. Nadal nie uważam, żeby to był dobry pomysł w twoich łapach, ale okej. Okay. A teraz daj mi robić moją cebulówkę dyniową. Cebulnie wrzuciłaś do cebulówki, jak tak możesz. A, i śmietnik możesz mi ulepszać. Dobra. Cebulówka dyniowa, raz. Właśnie, worek... Wiesz może, czy worek na śmieci da się położyć na ten? Nie, nie da się na ziemi położyć. Dlatego przegramy. Bo jestem uwięziona. Nie chodziło na ziemi, na blat. Na blat też. Okej, no to przegraliśmy. To jest cebulówka. A nie przypomina się nasze podejście z tych. No, z tych udanych bardzo pizz. Która też przegrała nam w tamtym przypadku moja głupota, no i cebulówka. Chociaż nie, raczej damy radę. Możliwe, że damy radę, jak będę przeciągać do ostatniej chwili. Co to można spowodować, to że jest w sumie dużo porcji cebulówki z jednego garka. No właśnie o to chodzi. Dobra, szybko, burgiera potrzeba. A, burgiera?
Zapomniałam o ich istnieniu. Co nas najbardziej ratuje tak z tych wszystkich rzeczy? To dobrze, że zamawiałem pojedyncze cebulówki. Jakby były podwójne, to byśmy byli zgubieni. Nie potrzeba tutaj tych stołów. Burger stołów dwa. Ulubionych. Nawet jeśli teraz poproszą o zupę i nie starczy, to ja po prostu położę na jeden palnik. I tyle. Więc przeżyliśmy. Jedna porcja. Coś mi się wydaje, że cebulówka dyniowa nie jest taka popularna jak cebulówka marchewkowa. Cebulówka mienesowa. Co mi tu robisz? No, mi tylko do tej kuchni dajesz. Jaki jest twój ulubiony smak cebulówki? Cebulowa lub mięsna, bo mięso to najlepsze warzywo. Pamiętaj. Pamiętam. Zawsze będę to pamiętał. Zapomniałem kuchenkę ulepszać. Miochaj rączkami, jest! Mamy to. Yes. Przy czym powoduje i tak... podmieniać te normalne kuchenki na te niebezpieczne, bo więcej niż trzech to nie potrzebujesz. No wiem. Zanim to jednak niestety trzeba zobaczyć, musisz mnie wypuścić. No trzeba będzie. Ile ona kosztuje? 60. O, choleła. Ale dobra. Dobra. Bierz kuchenkę. A ja muszę zacząć pracować nad lepszymi stołami, bo no wiesz, no. Długo będzie niebezpiecznie. Poczekaj, tą kuchenkę muszę sobie postawić tu, żeby móc mieć booster gazu. Okej. Cebula. To na pewno mi się przyda. To by się przydało, ale nie aż tak. No nie blokuj mnie! Ale czemu? Będę mógł teraz wynosić śmieci dzięki temu. A dobra! Jesteś kochanym braciszkiem, wiesz? Mówił ci ktoś kiedyś? Nie. Nikt nie mówił i chyba nikt mi tego nigdy nie powie. Ja ci powiedziałam. Wiem, że to było w kłamstwie. Wiem, że tak nie uważasz. Niestety. Ale mnie nie oszukasz. Nie to, dynkę miałam. To jest ten, to jest ten bogaty? Czy to jest ten taki fajny? Nie pamiętam, oba były fajne przecież. Ale mi chodzi o to, czy to jest ten taki, gdzie jedną porcją się najada cały stół, czy to jest ten, gdzie się najada jeden człowiek jedną porcją, ale dużo płaci? Na pewno to jest jeden z tych dwóch, bo DJ nie poznaję. Wiem. Ale niestety nie jestem pewien, który. Widzisz? Tak się pracuje na porządnych. Łatwo się pracuje na porządnych. Tych. A. Właśnie, zdradzę ci tajemnicę. Gotowa jesteś na nią? No. Narzekasz na bezpieczne kuchenki, że będą wolne, prawda? Tak. A wiesz, że startowe kuchenki mają taką samą prędkość jak bezpieczne kuchenki? Nie. To teraz już to wiesz. Na pewno nie mają tej samej. Mają tą samą, 0,75. Tak. Dokładnie. Wiem, że może to być dla ciebie tajemnicą nie do zrozumienia, ale tak, taka jest prawda. Potwierdzone info. Sprawdzone. Możesz nie wierzyć, siostra, ale serio, nie żartuję. Całe życie w kłamstwie. No cóż, no, nie moja wina. A przecież nie możesz sobie gotować więcej cebulówki. Będę musiała, a nie. Możesz. Okej. Okay. Przy okazji burgery się skończyły. Dorabiam. Na bieżąco. No i widzę, że śmietnik chyba pełen, więc... Musimy ci wynieść. Okej. Okay.
Babdum, dwie porcje cebulówki? Dobrze myślę? Nie, jakie dwie? Już tylko jedna cebulówka potrzebna. A ja cały garuch gotowałam i kto to zje? Ty. Nie. Ty będziesz jadł. Zawsze taka chętna na zjadanie resztek jesteś. Ty będziesz żarł do końca swoich dni. Bez przesady. Czemu ja? Bo ty nagotowałeś za dużo. Nie moja wina, że nie da się ugotować jednej porcji. Mówiłam, wow, że są zawsze te dwa. Znowu formalnie i urzekający. Jak to by się spodziewał? No wybieraj, które chcesz. Które ty chcesz? Mi bez różnicy. I tak nie wykupimy ani jednego, ani drugiego. Może weźmy raz urzekający, żeby nie było. Okej. Okay. Okej. Okay. Jesteśmy biedni. Banner jest darmowy, nic nie daje. Nie jesteś na sensie super stół. Dzwonik! Ja chcę! Ja chcę! Nie. Nie. Chociaż dobra, to chyba odpowiada, jak podpalić klienta. Dobra, bierzemy tam kuchenkę do was. Taką i dywan postaw. Ale nie jesteś nas na dywan. Łee. Nas na nic nie stać. Najgorsze. Więc tak, no, no. Lampa ścienna. 8 grup, 3 stoły. Stać nas na lampę ścienną. To nas za darmo? Nie, jest za 30. Ale nie możemy. Musimy po prostu przyinwestować teraz w stoły. I spokojny obraz. To jest nasza jedna szansa. Musimy po prostu przyinwestować. A jaki to jest stół? Sprawdziłeś? Tak, to jest ten, gdzie będą jedną porcję się dzielić, ale okay, nie stać nas na niego. Kosztuje aż 60, mamy tylko 39, więc co? Może być ciężko. Ale i tak masz, trzeba spróbować. Ale ładnie wygląda teraz ta twoja kuchnia. Znaczy ten twój salonik. Od razu lepiej. Ma być mrocznie, tak? Nie zmieniłeś nazwy na cebulówka dyniowa. Okej. Cebulandia! Cebulandia! Proszę, specjalnie dla ciebie. A więc startujemy. Na początku bierzecie garnek, wsadzacie cebulę i nalewacie wodę, po czym go gotujecie. W międzyczasie możecie robić burgery. Tak, to był fragment jakiegoś tutoriala, który sobie wymyśliłam. Rozumiem. Bułkę chciałam ugotować. A jesteś mówi, że zaraz cebulówka się skończy. Mam cię na dwa gary? Nie wiem. Rozumiem, po co ją przestawiasz tutaj? Podnieś na chwilę? Równie dobrze może stać tam, przecież pod kątem zawsze potrafię wciągać. Okay. Nie wiem, czy zawsze potrafisz, czy nie zawsze. Okej, okay, dwa burgiery. Drugą nawet nie wiem, nad czym się tutaj zastanawiałem. No są tylko i wyłącznie burgiery, bez dodatków. I cebulówka. Oni myślą, co chcą zjeść po tym, jak już cebulówki dostali. Fire! Fire! Okej. Okay. Już widzę, co nas dzisiaj pogrąży. Masz cebulówkę. Kotlet. A ty chcesz mięso? Widzisz? Gdybyśmy nie mieli tej niebezpiecznej, to bym nie zdążyła. A tak czy siak nie zdążę. Dawaj talerze. Ciemyszko. Ciemyszko będzie. Nie damy rady już, niestety. A niestety. A niestety. Ładnie szło. Ładnie nam szło. Nie powiedziałbym, żeby to było ładne, no ale okej. Okay. Ale okej. Okay.
Poziom nadal piąty, nadal nic nie osiągnięte. Zestaw do ulepszeń? Tylko dużo taśmy i kilka ostrych przedmiotów. Okej. Okay. I tak, 45. Zobaczmy, minuta, jak więc to działa. Przeczytajmy ten projekt działa. Ale i tak, no to będziemy już kończyć odcinka, niestety. Okej. Okay. Jak to się weźmie, to po prostu możemy jakby chyba ten. Jedno darmowe ulepszenie mieć. Tak, tak, po prostu na coś kładziemy to i od razu dostajemy lepszą wersję tego czegoś. Na przykład kuchenkę od razu ulepszyć na niebezpieczną. Chyba ja tak to rozumiem. Fajnie. No dobra. Na razie to tyle. Już 45 minuta naszego lamienia, więc no, mam nadzieję, że wam się podobały te nasze wszystkie nieudolne, zlamione podejścia i tym podobne. I tak, do Playtapu na pewno jeszcze kiedyś wrócimy. Kiedy? Nie jestem w stanie powiedzieć. Może jak będziemy mieli po prostu ochotę, to znowu z burgerami, czy tam pizzą, czy czymś. Jeśli nie, to zawsze jak odblokuje się jakieś nowe jedzenie. I tak, z mojej strony to tyle. Masz coś do dodania, siostra? Lubię tą grę. A, to siostra swoje dodała, więc no, trzymajcie się i hej, hej. Pa, pa.